projekt zmiany ustawy o czasie pracy kierowców zaproponowany przez Ministerstwo Infrastruktury to jest, można powiedzieć, rewolucja, jeżeli chodzi o zasady, jeżeli chodzi o rozliczanie, wynagradzanie kierowców. Projekt ten zakłada w praktyce koniec podróży służbowych kierowców, koniec delegacji, czyli koniec diet i ryczałtów za noclegi. Kierowcy, którzy będą odbywali podróże zagraniczne, będą traktowani jako pracownicy delegowani, a nie jako pracownicy właśnie w podróży służbowej. Wiąże się to ze znaczną zmianą zasad ich rozliczania. Po zmianach ta kwota wzrośnie nawet o 2-2,5 tysiąca złotych. Ankiety, które przeprowadzaliśmy wśród przedsiębiorców podczas konsultacji społecznych, pokazały, że 82% przewoźników jest zdecydowanie przeciwko tej propozycji rządowej, czyli przeciwko potraktowaniu kierowców jako pracowników delegowanych, przeciwko końcu tak naprawdę diet i ryczałtów za noclegi. 56% z nich, czyli ponad połowa, jest również zdania, że w ogóle nie potrzeba żadnych zmian.